Obieramy krewetki. Drobno kroimy białą, miękką część trawy cytrynowej. Resztę możemy wykorzystać jako patyczki do naszych kebabów. Równie drobno siekamy chili, imbir, czosnek, dymkę oraz szalotki. Pokrojone składniki wkładamy do malak sera i miksujemy około 2-3 minuty. Następnie dodajemy krewetki i ponownie miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Całość przekładamy do miski, dodajemy białko, sól oraz pieprz, sok z limonki, sos rybny oraz mączkę kukurydzianą i dokładnie wszystko wyrabiamy. Formujemy podłużne kotleciki, nadziewamy na trawę cytrynową bądź drewniane patyczki i wstawiamy na pół godziny do lodówki. Na patelni podgrzewamy sos rybny oraz sok z limonki, dodajemy cukier, rozpuszczamy go i czekamy, aż cały syrop zgęstnieje. Następnie dodajemy posiekaną chili, szalotkę oraz czosnek. Chwilę podgrzewamy i studzimy. Ruszta rozgrzanego grilla przecieramy olejem, układamy kebaby. Pieczemy po około 5 minut z każdej strony i możemy podawać. I gotowe! Smacznego!